obrazy bardzo ekspresyjne, pozornie w jakimś stopniu do siebie podobne, opowiadające po prostu o życiu Gany, o energii tamtego miejsca. Oczywiście możecie Państwo zobaczyć, szczególnie w tytułach, ale też doszukać się na obrazach konkretnych motywów, bo są to obrazy tylko pozornie abstrakcyjne. Tak naprawdę zawsze punktem odniesienia jest szeroko pojęta natura. Aczkolwiek ja w tekście kuratorskim do tej wystawy skupiłem się też na sposobie malowania, bo mam wrażenie, że Afryka i Gana nawet bardziej są w geście malarza widoczne niż w motywach, które przedstawia, i bardziej są widoczne w doborze kolorów. I tutaj ta dynamika kontynentu, dynamika kraju jest chyba najbardziej widoczna. Zachęcam Państwa do własnych interpretacji i do doznawania tej twórczości już w kontakcie z płótnem i czy też na przykład z tym bardzo ciekawym tryptykiem, który nam właściwie scala tą wystawę, jest taką ścianą główną. Jeszcze raz dziękuję i oddaję głos Wiktorowi. Ja jako fotograf jestem osobą nieznaną, jestem amatorem, natomiast mój przyjaciel Titi Blanksmith nie miał do tej pory możliwości przedstawienia swojej twórczości w Polsce. Proszę mi wierzyć, że mój przyjaciel Titi Blanksmith, on maluje na podwórku, gdzie są kury, kozy, świniaczki, gdzie jest dużo pyłu, kurzu, i te obrazy tutaj przyjeżdżały w różnym stanie i pan Faber je czyścił i doprowadzał do porządku. Także jemu też serdeczne podziękowania. Ten rok właśnie się cieszę, bo on się kończy właśnie tutaj, właśnie teraz, kiedy już jest październik, niedługo będzie jesień. A tu jest trochę koloru, jest trochę słońca, są barwy wyraziste, więc mogą przenieść Państwa z powrotem w lato. W tym roku w zasadzie będę miał jeszcze jedną taką fajną imprezę, to będzie w Kazimierzu nad Wisłą. Tam Muzeum Epiślańskie, Dom Kultury oraz miejscowe galerie organizują taki wieczór autorski, na którym będą zaprezentować głównie fotografie. Natomiast dzisiaj cieszmy się, bo to jest pierwsze takie wydarzenie, kiedy część mojej kolekcji obrazów Titi Blanksona jest zaprezentowanych. Ja sam nigdy nie widziałem ich wszystkich razem, więc na mnie też robią wrażenie. Mam nadzieję, że przyniosą również radość dla Państwa. I serdecznie dziękuję za przybycie. I proszę mi wierzyć, że jeszcze raz powiem, że bardzo dziękuję Pani Dyrektor, bo bez niej by tego nie było. Dziękuję bardzo i zapraszam. Ja już drugi raz jestem na wystawie, na której te obrazy są wystawiane, czy obrazy tego artysty, więc mamy kilka swoich ulubionych, ale dzisiaj ze sobą bym wybrał ten, który wisi przy wejściu. Chyba to się nazywa Spacer Jesienny, gdzie na takim ciemnym, niebieskim tle jest mały punkcik osoby z parasolem, który mi bardzo odpowiada, szczególnie w dzisiejszej w dzisiejszym otoczeniu, w dzisiejszej porze roku, i dzisiaj to był właśnie ten rok. Ja mam jeden, matka z dzieckiem. Czy generalnie wszystkie obrazy są przepiękne, ale ono po prostu mnie urzekło. Jeżeli jest kolekcji Wojtka, muszę z Wojtkiem negocjować. Bardzo się cieszę, że mamy kolejną wystawę, gdzie teraz głównie prezentujemy Titi Blanksona, jego obrazy. Te obrazy na razie jeszcze, co prawda, nie są na sprzedaż, ale wkrótce będą. Także każdy z Państwa będzie mógł sobie zawiesić taki radosny, ciepły, kolorowy obraz we własnym domu, szczególnie, że zbliża się zima, a tutaj mamy ciepłe, gorące, afrykańskie klimaty. Na razie serdecznie zapraszam na wystawę do Konstancina, żeby te obrazy zobaczyć z bliska i ogrzać się w afrykańskim słońcu.